kinach można oglądać już nowy film Władysława Pasikowskiego pod tytułem Kurier. Jaka to jest produkcja? Czy warto ją obejrzeć? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku Popkulturowego. Dzisiejszy odcinek Popkulturowego zacznę od takiej prywaty, ponieważ jednak omawiamy nowy film Władysława Pasikowskiego pod tytułem Kurier. Jeżeli miałbym wskazać twórców kina, którzy w jakiś sposób mnie ukształtowali, którzy mieli na mnie ogromny wpływ oraz też spowodowali to, w jaki sposób dzisiaj patrzę na świat, na życie oraz kino, to prawdopodobnie Władysław Pasikowski znalazłby się w czołówce tych twórców, jeżeli w ogóle nie na pierwszym miejscu. Takie filmy jak Psy, Król, Słodko-gorzki czy Demony wojny to są produkcje, które oglądałem niezliczoną ilość razy, które znam niemalże na pamięć, mogę je cytować, mogę je oglądać cały czas i za każdym razem odkrywam w nich coś nowego. Dla mnie to są filmy ponadczasowe, pokazujące jakąś prawdę o życiu, więc Pasikowski był takim twórcą, który otworzył mnie w jakiś sposób. Dlatego też na jego filmy zawsze z ogromną radością, z ogromną chęcią czekam. One wywołują we mnie po prostu ogromne emocje. Tak było przy przypadku ubiegłorocznego Pitbulla, ostatniego psa, więc byłem wtedy w szoku, że Pasikowski tutaj przejął tytuł od Wegi i naprawdę powraca do tego męskiego kina. Teraz dostajemy Kuriera. I jaka to jest produkcja? Nikomu, ale to absolutnie nikomu o tym ani słowa. To tajemnica wagi państwowej. I've had enough officers for one day. I'm afraid I am an officer too. Polish army. I'll take my chances. Za sprawą Kuriera Władysław Pasikowski powraca do kina historycznego, w którym sprawdził się już kilka lat temu, realizując film pod tytułem Jack Strong. Tym razem prezentuje nam historię, która przynajmniej na papierze jest materiałem na hit, jest materiałem na przebój, bo tutaj dostajemy opowieść o Janie Nowaku Jeziorańskim. Dystrybutorzy reklamują ten film, jakby to była opowieść o polskim Jamesie Bondzie. Nie wiem, nie mi to oceniać, na ile jest tutaj prawdy, aczkolwiek rzeczywiście, no, otrzymujemy tutaj jednak historię kuriera z Warszawy, człowieka, który miał przedostać się z Wielkiej Brytanii do Polski podczas II wojny światowej oraz i poinformować Armię Krajową o tym, jak kraje zachodnie zareagują w przypadku wybuchu Powstania Warszawskiego i czy nam pomogą. Wiadomo, że nie pomogą i właśnie taki miał dostarczyć meldunek. Władysław Pasikowski właśnie tę misję Nowaka Jeziorańskiego obrazuje nam na ekranie. Jak wyszło? No właśnie. I tu zaczynają się schody. Dieser Agent ist heute Nacht eingetroffen. Aus London. Feuer! Mit wem hat sich denn in London getroffen? Sir Winston Churchill. John Novak, straight from Warsaw. Ein Kurier. Pana zadanie to przekonać Bora, żeby o wybuchu powstania zdecydował sam. Tak jak już wam wcześniej wspomniałem, Kurier, przynajmniej na papierze, to był materiał na hit. Historia będąca samograjem. Opowieść, której właściwie chyba nie można popsuć, szczególnie, że za kamerą stanął Władysław Pasikowski, aż tu nagle wychodzimy z kina i jedno wielkie rozczarowanie. Przynajmniej właśnie takie uczucie towarzyszyło mi po wyjściu z pokazu prasowego filmu Kurier. Co poszło nie tak? Co się stało, że Kurier jest filmem nie do końca udanym, jest nie do końca spełnionym? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie czujemy tutaj ducha Władysława Pasikowskiego. Oglądamy ten film bez większych emocji. On jest bardzo archaiczny, jeżeli chodzi o sposób narracji, ale to nie dziwi, bo Pasikowski nie ukrywa, że jest twórcą zapatrzonym w lata 70., w lata 80., no i to niestety na ekranie miało swoje odbicie. Jednak jest już 2019 rok, no i aż się chce, żeby to kino historyczne było jakieś bardziej dynamiczne, było powiedziane w jakiś inny sposób, natomiast tutaj dostajemy rozwiązania wręcz szkolne. Rozwiązania, których możemy się spodziewać, które możemy przewidzieć. Zresztą są takie sceny, że publiczność żywo reaguje, śmieje się, bo przewiduje dalszy ciąg akcji. No, prawdopodobnie nie taki miał być efekt osiągnięty. Przede wszystkim w Kurierze brakuje również dynamiki. Tak na dobrą sprawę to jest to opowieść, gdzie bohater ma się przedostać od punktu A do punktu B i oglądamy to bez jakichś większych emocji. Po prostu 2 godziny mijają, a my sobie siedzimy, no i nic się nie dzieje. In this one single moment in the whole 5 years of that bloody war, the future of Poland depends on you and me.
Oglądając Kuriera mam wrażenie, że Władysław Pasikowski nie do końca mógł się dogadać z producentami tego filmu, co zresztą sam reżyser niejako potwierdził w jednym z wywiadów, gdy powiedział, że bardzo mocno walczył o swoją wizję Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ekranie. Producenci właśnie chcieli pokazać takiego Jamesa Bonda, człowieka do zadań specjalnych, wielkiego polskiego szpiega, natomiast Władysław Pasikowski był bardziej zainteresowany wizją pokazania zwykłego człowieka, który stara się odnaleźć się w realiach wojny. Właściwie zwykłego człowieka, po prostu młodego człowieka, dla którego wojna jest czymś okropnym, który stara się przeżyć za wszelką cenę. No i chyba niestety wizja producentów wygrała, bo otrzymujemy właśnie taką hybrydę. Z jednej strony jest to taki troszeczkę super bohater, super szpieg, a z drugiej no, Władysław Pasikowski przemyca te wątki, że stara nam się pokazać normalnego człowieka. Ten kompromis nie do końca jest udany. Właśnie brakuje troszeczkę człowieczeństwa w postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. On jest troszeczkę papierowy. No cóż, ogromna szkoda, bo to naprawdę był w tym ogromny potencjał. W trzonku pędzla ukryte są mikrofilmy. W razie niebezpieczeństwa zniszczyć. I have to leave right away. Perhaps we'll meet again. Someday. Więc gdzie jest ten wasz kolejny kurier? Co chodzi? To mnie szukają. Inną bolączką Kuriera są błędy realizacyjne. Gdy patrzę na ten film, to trochę mam wrażenie, że starano się go zrobić na szybko oraz jak najmniejszym kosztem. Z jednej strony dystrybutor reklamuje ten film jako hollywoodzką produkcję. Film, który miał być właśnie zrobiony na modłę amerykańskich wielkich tytułów, ale otrzymujemy efekty specjalne, które niestety na myśl przewodzą amerykańskie kino, ale klasy B. No, nie są one zbyt atrakcyjne, jednak gdy na nie patrzę, to mam wrażenie, że oglądam film na poziomie Dywizjonu 303, który no, udany nie był. No ale co zrobić? To jest jedna rzecz. Inną rzeczą są takie naprawdę szkolne błędy realizacyjne. Nie chcę wam tutaj za bardzo spoilerować, ale zadam tylko jedno pytanie. Jakim cudem w jednej z ostatnich scen pojawia się Wojciech Zieliński? Nie ma to żadnego fabularnego uzasadnienia. On co prawda pojawia się gdzieś tam z boku ekranu, ale jest. Ja na to mam swoją teorię. Ostatnią scenę kręcono w ostatni dzień zdjęciowy, gdy na planie pojawiły się media. Byłem tam również ja i prawdopodobnie wynikało to z faktu, że po prostu trzeba było zaprosić jakąś większą ilość aktorów na ten dzień zdjęciowy, żeby mogli sobie z mediami porozmawiać. No i w ten sposób na ekranie pojawił się również Wojciech Zieliński. Proszę natychmiast odwołać rozkaz. Kuriera można by porównać do Jacka Stronga, bo na swój sposób to są jednak dość podobne historie, jeżeli chodzi o fakt, że wiemy, co się wydarzy, wiemy, jaki los spotka bohaterów. Co prawda o Kurierze mówi się, że jest jedynie inspirowany życiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, bo mamy tutaj jakieś takie, powiedzmy, wycieczki historyczne, które nie do końca miały miejsce w rzeczywistości, że tak to ujmę. No i okej, tak jest prawo filmowca, ale bardziej chodzi mi o fakt, że jednak wiedzieliśmy, jak te historie się zakończą. W przypadku Kuriera nie wywołuje to większych emocji. Za to Jack Strong był nasączony tymi emocjami. To było naprawdę kino, które trzymało za gardło widza, gdzie do ostatniej chwili kibicowaliśmy bohaterowi i chociaż wiedzieliśmy, co go spotka, to jednak nie chcieliśmy, żeby stało mu się coś złego. Natomiast tutaj jest tak nijako. Jest tak cichutko, jest tak spokojnie. No. Podejrzewam, że nie taki miał być efekt, no ale właśnie tak wygląda Kurier. Co prawda aktorzy starają się uratować całość. No. Złego słowa nie powiem o Filipie Tłokińskim, który jest dla mnie odkryciem, jeżeli chodzi o polskie kino ostatnich lat. Tutaj wreszcie oglądamy go w głównej roli, tylko szkoda, że nie do końca pod względem scenariusza ten jego Nowak-Jeziorański był dopracowany. Również bardzo dobrze na ekranie sprawdza się Patrycja Wolny, którą niestety jednak sprowadzono tylko do takiej roli łączniczki oraz podawaczki zupy. No to jest jednak młoda aktorka, ale o ogromnej charyzmie. Jej można naprawdę dać dużo większe kreacje, no co już udowodniła w poprzednich produkcjach, w których brały udział. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o głównych aktorów, bo można by jeszcze wspomnieć o drugim planie, tylko że tam nie do końca jest o czym mówić, bo to właśnie kolejną bolączką Kuriera jest ten niedopracowany drugi plan. Z jednej strony otrzymujemy tutaj na przykład postać graną przez Tomasza Szucharta, który na ekranie jest pewnie gdzieś przez jakieś 20 czy 30 minut, ale on sam do końca nie wie, po co właściwie się tam znalazł. Nie za dużo mówi, nie za dużo robi, on po prostu jest.
Albo postać kreowana przez Mirosława Bakę, który chyba mówi tylko jedno zdanie w filmie i to pod sam koniec, żeby tylko coś powiedzieć. Ale za to, żeby nie było, też kontrą jest na przykład występ Cezarego Pazury. Występ, który jest dla mnie fenomenalny. Występ, który pokazuje nam Pazurę jeszcze z odmiennej strony, który naprawdę się bardzo sprawdza. No, właśnie dla takich smaczków jednak warto obejrzeć Kuriera, bo chociaż to jest film nasączony błędami, który jest zbyt szkolny, zbyt poprawny, to jednak, no, jednak ma kilka takich fajnych punktów zaczepienia, które sprawiają, że czasami widać, że był na to pomysł, ale nie do końca został wykorzystany. Er weiß, dass er die meistgesuchte Person in Polen. Oglądając Kuriera miałem wrażenie, że nie otrzymałem filmu w reżyserii Władysława Pasikowskiego, tylko film Jana Ołdakowskiego z Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj jednak ta producencka wizja przeważyła, no i moim zdaniem ze szkodą dla filmu, ogromną szkodą. Przede wszystkim ta historia zasługiwała na coś lepszego, a nie na taki zachowawczy, archaiczny, wręcz czytankowy film, bo to jest naprawdę grzeczne kino, kino, na którym chyba będą miał bardzo dobry odbiór szkoły. No i po prostu szkoda, no. Zmarnowany potencjał, nie do końca wykorzystana historia. Może następnym razem się uda bardziej. Ale żeby nie było, jest tutaj na szczęście kilka takich dobrych pomysłów, które widać Władysław Pasikowski przeforsował, całe szczęście. No i tam, gdy Nowak Jeziorański zaczyna być człowiekiem, jakkolwiek to zabrzmi, to naprawdę fajnie się to ogląda, chociażby scena, gdy uczy się jeździć na rowerze, czy też dialogi, gdy są troszeczkę nasączone humorem, bo na szczęście też pojawia się kilka takich scen, no to wtedy naprawdę się to ogląda całkiem nieźle i można żałować, że tego pomysłu nie wykorzystano na cały film. Ogromna szkoda i no, chyba możemy mówić o jednym z większych rozczarowań, jeżeli chodzi o polskie kino roku 2019. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek popkulturowego. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, no ale ja, chociaż jestem ogromnym fanem twórczości Władysława Pasikowskiego, na każdy jego film czekam z wypiekami na twarzy, to tutaj jednak się strasznie zawiodłem. No chyba nie taki film chciałem dostać. Chciałem dostać kino z charakterem, a dostałem coś, co jest bardzo nijakie. No i cóż, no stało się. I teraz sam nie wiem, czy chcę otrzymać Psy 3 w reżyserii Władysława Pasikowskiego, czy już tej historii nie ma co kontynuować. Ale Pasikowski tak podobno wyjdzie na plan. Ma być Linda, ma być Pazura, ma być Żmijewski. A co będzie? Zobaczymy. A my tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku popkulturowego. Cześć!